Witajcie! Kolejny film dzisiaj. Tym razem, tak jak zapowiedziałem w poprzednim filmie, do kobiet. Ponieważ również jak mężczyźni, chłopcy oglądają mnie, dziewczyny i kobiety w wieku, właśnie tak jak patrzyłem na te statystyki, to od 15 również do 70 lat jestem w szoku, naprawdę. Ludzie z całego świata. Stany Zjednoczone, Cypr, Australia, Nowa Zelandia. Wszystkich Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkie, przepraszam, bo ten film właśnie jest do kobiet. I co Wam chciałem powiedzieć dzisiaj o tym, w jaki sposób, co to jest za urządzenie mężczyzna. Taka instrukcja obsługi. Na pewno znacie tą książkę Instrukcja obsługi mężczyzny. Czy instrukcja obsługi dziecka, nie wiem, może instrukcja obsługi kobiety też jest, ale z takimi książkami się spotkałem. Podobnie jak do mężczyzn, moje drogie panie, uczcie się języków. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest ogromna różnica między kobietą i babą. I życzę Wam z całego serca, żebyście żadna z Was nigdy nie stała się babą. Bo takie kobiety bardzo źle kończą. Nie wiem, czy są mężczyźni masochiści, którzy by chcieli, aby wracając do domu mieli w głowie tylko jedną myśl. Znowu. Czy chciałybyście, żeby ten mężczyzna, który wraca do domu, był szczęśliwy, że wraca do Was właśnie, a nie gdzie indziej? Tak to wygląda. Więc uczcie się języków obcych. Uczcie się gry na jakimś instrumencie. Na fortepianie, na skrzypcach. Co Wam tylko przyjdzie do głowy, co byście chciały. Uczcie się od swojej mamy, od swojej babci gotowania, wypieków. Uczcie się stawiać karty. Różne. To są rzeczy, można powiedzieć, z minionej epoki. Pewnie większość z Was może się stukać po głowie, co ten Marek opowiada. Ja Wam mówię to, co się dzieje, w którą stronę ten świat zmierza. I zobaczcie, coraz więcej jest rozwodów. Mężczyźni odchodzą. Dlaczego? Bo mają dość. Pamiętajcie jednej rzeczy. My ciężko tyramy. Czy w Polsce, czy za granicą, obojętnie. Wychodzimy z domu do roboty. Zasuwać jak dziki osioł. I to, co nam jest potrzebne, to dobra żona, to wdzięczność za to, co robimy. I wtedy robimy to z całych sił, z ogromną chęcią i radością. Uczcie się tego wszystkiego, bo to są zajęcia typowo kobiece, żeńskie. Te, dla których my tracimy głowy. I za którymi wskoczymy w ogień. Za babą, która drze ryja za przeproszeniem na ulicy, nikt nie pójdzie. One zostaną same, słuchajcie, moje drogie panie. One będą, że zacytuję Szekspira, jak ta studnia pełna wody, z której nikt nie chce zaczerpnąć. Życzę Wam, aby z całych sił Wasi mężczyźni chcieli czerpać całym sobą Was, kobiety. Wspaniałe, dobre i kochane. Dbajcie o siebie. Dajcie swojemu mężczyźnie to, o czym marzy, a co może dać mu tylko i wyłącznie kobieta. Czułość, dobro, uśmiech. Nam więcej nic nie trzeba. Także dbajcie o dom. Dla nas to jest bardzo, bardzo ważne. Bo my do tego domu wracamy, z tyranii po robocie, gdzie tracimy zdrowie i siły. I naprawdę dla dobrej kobiety jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Natomiast od baby każdy z nas ucieknie. Jeżeli macie córki, wychowujcie je.
Dawno, dawno temu nasze praprababki popełniły ogromny błąd, dając się zwieść nowomodzie, jaka wtedy wystąpiła w postaci sufrażystek, dzisiaj to feministki. Zobaczcie, one są wszystkie same. Tam przy takiej kobiecie facet nie posiedzi. Absolutnie. Ucieka czym prędzej. Gdziekolwiek, gdzie pieprz rośnie. I pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Jesteście dla nas tak ważne, że ja to zobrazuję. Zeszliśmy dla was z drzewa. Gdyby nie kobiety, parę set tysięcy czy milionów lat temu, my byśmy nigdy w życiu nie zeszli z drzewa. Dlaczego? Po co? Natomiast staranie się o was stało się naszą pasją. Stało się tym, co nas zmusiło do zejścia z drzewa i zadbania o swoją wybrankę, o swoją kobietę. Większość wynalazków, jakie mamy, z jakimi mamy do czynienia na świecie, jest właśnie wymyślona przez mężczyzn dla kobiet. Tak, żeby wam było łatwiej w życiu. Żebyście na przykład nie musiały stać nad rzeką, tłuc kijem w te ciuchy, w te pościele i tak dalej, no to wymyśliliśmy pralkę. Żeby potem nie było problemu z suszeniem, wymyśliliśmy suszarkę. To jest taki głupi, prostacki przykład, ale tak to właśnie wygląda. To wszystko jest dla was. Bądźcie kobietami. Uczcie swoje córki, wnuczki być kobietami. Wtedy każdy facet za wami w ogień skoczy. Będzie bardzo kochał, bardzo doceniał, szanował i nigdy nie pozwoli, żebyście płakały. A znając waszą wrażliwość, wiem, że płaczecie, bo to nie trzeba dużo dla kobiety. Ten płacz jest nieodłączny. Czy z radości, czy ze smutku. Takie są emocje, takie są właśnie kobiety. Bardzo, bardzo emocjonalne. Pamiętajcie o takich rzeczach. Mówię to wam jako facet. Czego facet chce w życiu? Oczywiście kobieta powinna być zaradna, żeby on mógł na nią liczyć, żeby ona wiedziała, jak będzie potrzeba, to mój facet może na mnie liczyć. Nie może być takiej sytuacji, że on się naraża, powiedzmy, nie mówmy o takich skrajnych sytuacjach, nie, przepraszam, że on jedzie gdzieś tam coś i potrzebuje. Kochanie, sprawdź mi na przykład trasę skąd dokąd, bo na przykład nawigacja padła. Nie wiem, coś się stało i on nie może tego znaleźć. To żeby nie usłyszał w odpowiedzi w telefonie, wiesz co, ja teraz nie mogę, bo, nie wiem, obieram ziemniaki, na przykład. Tylko żebyście pamiętały, że on właśnie jedzie. On jest blisko u celu i nie może znaleźć miejsca. A jest na przykład umówiony. I dla niego to jest bardzo ważne, żeby dotarł na miejsce, o czasie. I wtedy wy jesteście na tym stanowisku. Bo on do kogo ma zadzwonić? Do kolegi? Nie, on zadzwoni do najbliższej sobie osoby, której ufa bezgranicznie. Do swojej kobiety, do swojej dziewczyny, do swojej żony. I oczekuje, że otrzyma tą pomoc. To przecież niewiele. Otworzyć komputer, sprawdzić trasę skąd, dokąd, powiększyć, czy też tam wrzucić listę i będzie po kolei, po każdym skrzyżowaniu, w prawo, w lewo, wszystko pokazane, wystarczy tylko czytać. Dbajcie o swoich mężczyzn, bo to jest dobro. Jeżeli to dobro dacie swojemu mężczyźnie, po stokroć do was wróci. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!